co ja mam naśladować w męstwie Jezusa Chrystusa, co to znaczy być według Jezusa Chrystusa silnym mężczyzną. Proszę zwrócić uwagę, Jezus nigdy nikogo nie uderzył. Nawet scena wyrzucenia kupców ze świątyni jest bardzo ciekawa, bo tam też jest napisane, nie jest napisane, że kogoś uderzył. Miał bić, ale ze sznurków. Po co Ewangelia podaje ten szczegół, że ze sznurków? Bo biciem ze sznurków się nikogo naprawdę mocno nie uderzy. Rzemieniem się uderzy, łańcuchem się uderzy. Jeden pan mówił, że jak tata chciał go zbić, to bił go krawatem, bo to nic nie boli. Pan Jezus miał zbić ze sznurków, ale więcej tam było takiego przestraszenia, psychologicznego ataku niż realnego. Gdyby on kogoś pobił rzeczywiście do krwi, wyciągnęliby to na sądzie. Jezus używa siły ducha. To jest nieprawdopodobne, dla mnie fascynujące. Jezus nigdy nie powiedział, a to ci kłopot, ale się narobiło. I co my teraz zrobimy? No coś, czegoś poradzić. On zawsze wie, co powiedzieć, co zrobić, jak się zachować i zawsze robi to bezbłędnie. I to jest ta jego siła, że kiedy powiedział w Ogrójcu, ja jestem, żołnierze się poprzewracali.